Minęła 13. Piotr Kieraga, zapraszam na informacje. 162 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Siły rosyjskie ostrzelały w nocy około 30 miejscowości na południu Ukrainy, w tym okolice Mikołajowa. W obwodzie charkowskim ostrzelano Charków i wiele innych miejscowości, także obwody Czernichowski i Sumski na północy i północnym wschodzie kraju. Na kierunku słowiańskim siły ukraińskie z kolei odparły rosyjską próbę natarcia w stronę Dowheńkę, Bohorodyczne, a także na kierunku Kramatorskim. A prezydent Zełenski zapowiada, że będzie chciał rozmawiać z władzami w Pekinie. Chciałbym, aby Chiny przyłączyły się do stanowiska społeczności międzynarodowej w sprawie tyranii Rosji wobec Ukrainy. Chiny przyglądają się sytuacji z boku i są w tej chwili neutralne. To bardzo potężne państwo, potężna gospodarka. Są także stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. To sprawia, że państwo to może wpłynąć politycznie i ekonomicznie na Rosję. Wierzę, że chińskie społeczeństwo dokona odpowiedniego wyboru. Armia chińska rozpoczęła ćwiczenia z wykorzystaniem ostrej amunicji na wodach i w przestrzeni powietrznej otaczającej Tajwan. 10 chińskich statków i samoloty wojskowe przekroczyły tak zwaną linię mediany, czyli nieformalną linię dzielącą cieśninę tajwańską na część chińską i tajwańską. Chiny wystrzeliły także rakiety balistyczne w kierunku Tajwanu. Pociski spadły na wody wokół wyspy. 4 sierpnia siły zbrojne dowództwa wschodniego Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej przeprowadziły ćwiczenia z ostrą amunicją dalekiego zasięgu w cieśninie tajwańskiej i przeprowadziły precyzyjne uderzenia na określone obszary we wschodniej części cieśniny tajwańskiej, osiągając oczekiwane rezultaty. Nasz rząd jest jeszcze bardziej zdecydowany, aby zabezpieczyć suwerenność i integralność terytorialną naszego narodu. W świetle aktualnych wydarzeń nasz rząd nie tylko aktywnie wzmocni swoje zdolności do samoobrony, ale także będzie utrzymywał bliskie więzi z podobnie myślącymi krajami, takimi jak Stany Zjednoczone. Razem będziemy bronić statusu quo opartego na zasadach porządku międzynarodowego, unikając dalszej regionalnej eskalacji, jednocześnie energicznie chroniąc bezpieczeństwo cieśniny tajwańskiej oraz wolność, otwartość, pokój i stabilność regionu Indo-Pacyfiku. Sąd obwodowy w białoruskim Chomlu skazał dziennikarkę TVP Irynę Sławnikawą na 5 lat kolonii karnej za, jak to określono, stworzenie formacji ekstremistycznej. Do MSZ został wezwany chargé d'affaires Białorusi. Przekazano mu stanowczy protest oraz żądanie natychmiastowego uwolnienia Iryny Sławnikawej i innych osób bezprawnie pozbawionych wolności, w tym Andrzeja Poczobuta. Na Białorusi za działanie ekstremistyczne uznaje się tak naprawdę jakąkolwiek działalność przeciwko władzy, bunt przeciwko Łukaszence, nieuznawanie go za prezydenta, czy też po prostu niesienie informacji. W takim sensie, gdybyśmy byli na Białorusi, to państwo mogliby być oskarżeni o działanie ekstremistyczne jako dziennikarze, którzy po prostu mówią prawdę swoim widzom i słuchaczom. My nie uznajemy, że to w ogóle miało miejsce. Pani Sławnikowa jest po prostu dziennikarką polskiej telewizji, kanału Bielsa, który ma ogromną rolę w tym, aby mówić o tym, co się naprawdę dzieje na Białorusi. I ona swoją rolę odegrywała tak, jak trzeba, a reżim po prostu ją prześladuje. Amerykański Senat niemal jednogłośnie zagłosował za ratyfikacją protokołów akcesji Szwecji i Finlandii do NATO. Tylko jeden republikański senator z Missouri, Josh Hawley, głosował przeciw. Po podpisaniu ratyfikacji przez prezydenta Bidena USA będą 22. krajem, który zatwierdzi rozszerzenie sojuszu. Za głosowało 95 senatorów, jeden był przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. 2/3 obecnych senatorów przy obecnym kworum zagłosowało za ratyfikacją. Przyjęcie Finlandii i Szwecji to także wyzwania. Szwecja nadal nie wydaje 2% PKB na obronę i nie planuje tego przynajmniej do 2028 roku. Finlandia ogłosiła jednorazowy wzrost wydatków na obronę, ale nie jest jasne, czy utrzyma poziom inwestycji wymaganych przez NATO. To wszystko w tym serwisie. Do zobaczenia o 14:00.